Witam wszystkich serdecznie w odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. Dzisiejszym jubilatem jest gracz, który już po raz drugi rozegra ze mną swój jubileusz. Była to przedtem 20-tysięczna bitwa, teraz 30-tysięczna bitwa randomowa gracza z mojego klanu Oniku Bosman.pl. Cześć Bosmana. Cześć Faja. Wraz z nami zagra gracz, który ostatnio bardziej woli Overlord. Czy jak to się mówi na tę grę? Kradel? Overwatch. Overwatch, oh my god! Czyli Kradel.pl. Cześć. Cześć. Dobra, tak na początku, w zasadzie nie. Nie będę cię za dużo wypytywał, ponieważ wypytywałem cię w ostatnim odcinku, więc jak coś, link do 20-tysięcznej bitwy jest w opisie, tylko powiedz mi, czy myśmy to wtedy grali? E-trójkami. E-trójkami. Jak poszło? Pechowo czy jakoś? No, dobrze. Dobrze, o. Źle nie było. Źle nie było. Mam nadzieję, że teraz również. Cóż, tylko tak zerknę może, jak tam... O, Szwedy, ponad 430 bitew, więc chyba już jakaś dziewiąteczka może jest u ciebie. Szwedzka. O, dziewiątka jest do kupienia akurat. A, tak trafiłem. No to już nie będę za dużo wypytywał cię o wszystko. Jak coś wypytywałem cię w ostatnim odcinku. Do jubileuszowej bitwy postanowiłeś wziąć czołg, którego nie mam. Jakoś tak jak gram na streamach, to biorę tylko czołgi, które chcą widzowie, żebym grał. Jakoś nie mogę zrobić tych misji cały czas, czyli obiekt 260, który jest, jak oceniacie, Bosman i Kradel, ten obiekt, fajny czołg, czy jednak te weak spoty powodują, że na przykład, nie wiem, IS-4 czy IS-7 jest lepszy, czy jednak jest ta mobilność taka dobra, że czołg jest świetny? No, może tak, być. Na mnie czołg jest bardzo dobry. Czyli może być i czołg bardzo dobry. Tak jest. Dobra, to co, gotowi? Oczywiście. Jedziemy. Ja wziąłem ISA 7, który prędkość maksymalną ma w zasadzie podobną, ale no niestety osiąga ją tylko z przepaści. Trzy artylerie, w tym 0,2 poziomu, tylko to nie są Polacy, więc raczej nie powinni się na mnie skupiać. Cholewcia. Pusz miastem? O, można. Kradel, ty rozstawiałeś. Bo teraz Kradel już... Kradel miasta. Tak? Dobra. To do miasta, tam spotkamy, no te... No, focha trzeba szybko załatwić. Gwil raczej do miasta nie pojedzie. No, a te inne czołgi, 9. i 10. poziom... No, patrzcie, jak uciekają mi obiekty 260, a ja mam... ISA 7, który ma prędkość maksymalną też chyba 60 na godzinę. Ale nie, no ISA 7 też jest sporo. Ile foch musi załadować? Magazynek jeszcze ma trochę czasu. Dobra, zerkajcie tu, ja zobaczę, co jest, co tam mamy. Aha, Pershing. Dobra, ja tak po chamsku pojadę, wy macie grać dobrze, ja mogę zginąć. Dawaj, Bosman. Dobra. O kurde. A ich od tej strony, może? Dobra, Gli jest tam, ja zobaczę, gdzie jest foch. O, Arta we mnie. Dobra, ładnie. No tam będziesz bity, więc. Ja się cofnę trochę. Dobra, nie wiem, jedziemy na tego Emila? Czy tam foch może tam być, czy nie? Grill jest po tamtej stronie, oni są z panu, więc mogą być razem.
Czy tego Emila się bierze przeciwnik? O kurde. Co cię bije, Kradel? No, Emil po prawej. To jest nieprzebijalne w wieże? Aha, jeszcze nasza arta mi walnęła. A żyjesz jeszcze? A jeszcze żyję, na parach. Żyj! Dobra, teraz tak, focha mamy tam. Ty to, myślę, że ja może pusznę, żeby te arty załatwić. A i nie trafiłem niestety. Dobra. 7-5, cholewcia, trzeba się wracać chyba, nie? Tak, jeżeli powoli będę wracał. Wiecie, wy jesteście szybcy, Kradel. Ja tu załatwię te arty. Nie wiem, ja wiem, jak tam sytuacja. Foch akurat jest na full hapie. O, shit. Byli tak samo. Kurde, no z Golda mnie tutaj, weź, cholewcia. Nie mogę wyjeżdżać, bo on z Golda bije. A focha? Mogę? Czekaj. Grill wyjeżdża po mnie. Uważaj na Isa z prawej. No, widzę. Mógł focha bić, gdyby nie ten IS-8, cholewcia. O nie, nie mogę na niego wyjeżdżać. Cholewcia, nie wygląda to najciekawiej. Spróbuję zrobić im tyłek, wiesz? No. Upeka jak rozwalisz, to arta tylko. Kurde, a nic. O kurde, no niestety złapali mnie na gąsce. No, dupa. Ach, Bossman. Szkoda, cholewciarze. Wiedzcie na górkę. Trochę popełniliśmy błąd chyba, nie? Że puszowaliśmy jednak, mogliśmy wrócić. Mogliśmy cofnąć, no. No. No, niestety. A przynajmniej Ard już nie ma.
Jakby tego T-44 wyspotował. Golden nie wszedł pocisk. Może by ten Schwanpanzer przeżył. Dokładnie. O kurde. Szkoda. O jest, nie przebił. Dwa pociski wystrzelił, czy trzy? Dobra. Na hita jest... Obaj są. No, obaj są na hita, no. Tak samo. Uważaj, 110. Ale gol. A, walił mnie z golda. Gold nie został. Do mnie z hajku teraz. Ja się nie wiem, czy to hajku. O. T-44. Golden musiał nam. No nic, staraliśmy się, nie wyszło, chociaż nie było najgorzej, no coś tam zrobiliśmy z Bossmanem, Kradel też walczył, no niestety, jak widać, drużyna już mniej. No, gdyby miał to 600 HP więcej. Arta no, no, naszej no. Nie trafa. Nasza Arta cię trafiła? Tak, 52. O oh my god. No dobra, w każdym bądź razie była to 30-tysięczna bitwa rozegrana w grze World of Tanks. Dobra, to w zasadzie tyle. Dziękuję za wspólną grę. No i cóż, teraz Szwedy, czy jeszcze coś tam konkretnego chcesz wyekspić? Tak, najpierw Szwedy, potem pomyślę. Myślałem nad Leopardem jedynką. Tak jest. Kurde, szkoda, mogliśmy to wygrać, byłoby fajnie. Trudno, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, no i Bossman, jeżeli miałbyś ochotę jeszcze komuś złożyć pozdrowienia. No to pozdrawiam cały Win, Rafała z G23, no i chyba tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.